Szpital Wojewódzki w Suwałkach podpisał już niemal wszystkie kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia. Ich wysokość nie pozwoli na to, by w tym roku zadłużona na około 40 milionów złotych placówka mogła się samofinansować. W piątek w drugim rzucie szpital zawarł kontrakty na 6 oddziałów. Narodowy Fundusz Zdrowia podwyższył kryteria dotyczące wymaganego sprzętu i zatrudnionych specjalistów. Tworzyło się błędne koło. Nie ma specjalistów, nie będzie pieniędzy. A bez pieniędzy trudno o fachowców. Nie, panie redaktorze, szpital zarabia. Szpital ma podpisane kontrakty w 21 oddziałach z 22, które funkcjonują, i szpital w moim przekonaniu ma duże szanse, aby również w oddziale okulistycznym podpisać umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Dyrektorzy wszystkich szpitali twardo walczyli z funduszem o podwyższenie stawki za tak zwany punkt. Stanęło na 51 zł. Nie wiadomo, czy te stawki okażą się wystarczające. One budzą wątpliwości, ponieważ te 51 zł, które jest w tej chwili, a nie pokrywa tak zwanych dodatkowych pieniędzy przeznaczonych na płace, które funkcjonowały w roku ubiegłym. Z drugiej strony wycena procedur według nowego systemu rozliczania wydaje się, że jest nieco lepsza, natomiast tak naprawdę ocenić to będzie można w trakcie wykonywania usług. Pewne za to już jest, że nie uda się uniknąć strat. W roku 2009 pojawią się efekty działań restrukturyzacyjnych, czyli pewne oszczędności, natomiast nie sądzę, aby udało się uzyskać samofinansowanie. Od października suwalska placówka boryka się z brakiem kardiologów, którzy w znakomitej większości odeszli do utworzonego przez prywatną firmę w Augustowie oddziału kardiochirurgii inwazyjnej, atrakcyjnego miejsca pracy. Jest to również taki zakres usług, który jest bardzo wysoko wyceniany przez NFZ. Czyli jakby sprowadzając wszystko do już pieniędzy, szpital, który wykonuje te usługi, ma dużo środków finansowych, aby wysoko wynagradzać kadrę. No i to też jest jeden z powodów takich, iż nie byliśmy w stanie tych specjalistów utrzymać. Szpital w Suwałkach, który ma kilkadziesiąt milionów zadłużenia, nie jest w stanie rywalizować warunkami pracy, a głównie wynagrodzenia. Fundusz wskazuje, że w Suwałkach nie ma specjalistów na oddziałach chorób zakaźnych, dermatologii i nefrologii, endokrynologii, nefrologii, diabetologii i hematologii. Tutaj nie było odejść z pracy w szpitalu wojewódzkim w Suwałkach lekarzy. Dalej pracujemy, zatrudniając tych samych specjalistów, natomiast wymagania, które się zmieniły, nie we wszystkich zakresach usług, nie we wszystkich oddziałach spełniamy. To samo dotyczy trzech specjalistycznych przychodni dziecięcych: kardiologicznej, endokrynologicznej i gastrologicznej. W ubiegłym roku dzieci leczyły ci sami lekarze, którzy gotowi są to robić teraz. Szpital nadal będzie negocjował z funduszem kontrakty na te trzy przychodnie i oddział okulistyczny. Dzięki zakupionemu w końcu ubiegłego roku sprzętowi i planowanym zakupom na ten rok, szpital ma się rozwijać. W niektórych dziedzinach usług pacjenci już nie będą musieli jeździć na badania i zabiegi do Augustowa, Łomży czy Białego Stoku. Pacjenci do tej pory, oprócz rzeczywiście kardiologii, gdzie mamy te kłopoty, które potwierdziłem, ale tak naprawdę nie odczuli na sobie pogorszenia jakości opieki, a mówię, w niektórych zakresach było to polepszenie. Dyrektor zapewnia, że nie będzie ograniczania zakresu usług. Spodziewać się za to należy niewielkiej redukcji zatrudnienia i zmiany organizacji pracy, bo szpital musi wreszcie zacząć na siebie zarabiać. Miało być prawie 4 miliony złotych z Unii Europejskiej na projekt zatytułowany Szkoła Marzeń. Skończyło się na marzeniach. Zarząd województwa nie przyznał pieniędzy na remont zespołu szkół nr 10. Do pozyskania i sensownego spożytkowania tych środków suwalska placówka przygotowywała się od kilku lat. Był to projekt, kapitalny remont wszystkich obiektów sportowych znajdujących się na naszym terenie, w naszym zespole szkół.
Budowana w ostatnich latach PRL-u szkoła, która rychło ma stać się sportową, zaczyna się sypać. Generalny jej remont w części położonej wzdłuż ulicy Lityńskiego przekracza możliwości miasta. Stąd wniosek do dysponującego unijnymi środkami Regionalnego Programu Operacyjnego. W ramach RPO Województwa Podlaskiego chcieliśmy wyremontować szkołę podstawową nr 10 oraz gimnazjum nr 7 w Suwałkach. Zakres robót to przede wszystkim wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku szkoły podstawowej nr 10 oraz wykonanie izolacji poziomej dachu oraz remont sali gimnastycznej, jak też małych sal gimnastycznych w obu szkołach. Do tego ciągi komunikacyjne, pływalnia, aula, sanitariaty, stołówka. Bardzo duże koszty. Przygotowanie tego projektu zaangażowanych było dużo ludzi, zarówno z pracowników naszej szkoły, jak i pracowników Urzędu Miasta. Mam nadzieję, że 20-letnia szkoła doczeka się remontu, tym bardziej, że w tym roku właściwie kalendarzowym będziemy obchodzili to wielkie święto i mam nadzieję, że Urząd Miasta pomoże nam zrealizować ten piękny projekt, który nazywał się Szkoła Marzeń i że to nasza szkoła, szkoła w przyszłości sportowa, zostanie doceniona i projekt dojdzie do skutku. Suwalski projekt został wstępnie zatwierdzony. Przeszedł do drugiego etapu, gdzie zresztą jak i inne wnioski z całej Suwalszczyzny nie znalazł uznania komisji oceniającej i zarządu województwa, które pieniądze, ponad 20 milionów złotych, przyznały tylko placówkom z terenu Białostocczyzny. Będziemy się starali jak gdyby ten projekt realizować z innymi, w ramach innych projektów unijnych. Co z tego wyjdzie, to zobaczymy. Remont zespołu szkół nr 10 miał być największą w tym roku inwestycją oświatową w mieście. Został ujęty w budżecie, w którym zarezerwowano na ten cel 1 300 000 zł. Bez dofinansowania z zewnątrz Szkoła Marzeń nie będzie mogła się spełnić. Wiosną przyszłego roku ma zostać oddane do użytku Centrum Handlowo-Usługowe Suwałki Plaza. Są wielkie szanse na to, że jednak będzie się w nim mieścić multikino. Oficjalnie budowa centrum rozpoczęła się 2 stycznia. Obiekt między ulicami Utrata, Dwernickiego, Noniewicza i Kolejową będzie liczył prawie 50 tysięcy metrów kwadratowych. To jest inwestycja w wartości powyżej 50 milionów dolarów, więc to jest też grubo ponad 100 milionów złotych. To będzie największe centrum handlowe w Polsce północno-wschodniej. To jest centrum handlowo-rozrywkowe najnowszej generacji. Taką chyba najbardziej znaną marką, to jest jedna z największych sieci, takich światowych sieci zajmujących się handlą, projektowaniem i handlem odzieży, to jest H&M. Potem na przykład Kapal z polskich firm, Monari czy też Pabia. Znajdzie się też duży sklep, salon firmowy Galerii Centrum. Jeżeli chodzi o delikatesy, będą to delikatesy premium, czyli tej wyższej, wysokiej jakości, to będą delikatesy Delima. I perfumeria Douglas jeszcze przy okazji, warto wspomnieć. Spółka Plaza podpisała przed paroma dniami umowę z międzynarodową siecią parków gier i rozrywki Fantasy Park. Najbliższe takie funkcjonuje w Warszawie. W Suwałkach ma być wielką atrakcją. Na ponad 2000 metrów powierzchni znajdzie się kręgielnia, stoły bilardowe, restauracje, kluby, miejsce zabaw dla dzieci. No wszystko to, co pozwoli być ciekawie i będzie interesujące spędzić czas. Spółce Plaza nie udało się porozumieć z największymi sieciami, które poprowadziłyby w Suwałkach multikino i była ona skłonna zrezygnować z budowy sal. Najpierw próbowałem przekonać Plazę. Skoro Plaza mówi, że nie ma podmiotu, ponieważ nikt nie ma gwarancji, że prowadzona działalność przyniesie przynajmniej zabezpieczy takie przychody, które pokryją koszty związane z funkcjonowaniem kin, więc trudno kogoś zmusić. Pomyślałem sobie, że rzeczywiście trudno zmusić jest nawet Plazę. Ale niezależnie od tego podjąłem rozmowy. Z jednej strony szukając możliwości zlokalizowania tych kin w Suwałkach gdzie indziej, a z drugiej
możliwości zapewnienia podmiotu, który będzie prowadził tego rodzaju działalność. Wczoraj, w czwartek, prezydent Suwałk spotkał się z przedstawicielami Plazy i firmy projektowej. Skomunikowałem już wcześniej, we wtorek, te dwa podmioty, jakim jest chętny do prowadzenia kin w Suwałkach i Plazę, i w przyszłym tygodniu ma odbyć się ostateczne spotkanie i negocjacje w sprawie ewentualnego podpisania umowy i zapewnienia odpowiedniej powierzchni dla prowadzenia kina. Tomasz Podolak przekonuje, że na multikinie w centrum suwalskim bardzo Plazie zależy. Kino to jest bardzo poważny wydatek, bardzo duża inwestycja, no i w czasach kryzysu trudniej podejmuje się takie decyzje i trudniej inwestorom decydować się na kolejne placówki. No i stąd przedłużające się negocjacje i rozmowy z właścicielami, z operatorami sieci kinowych. No i miejmy nadzieję, jeżeli taka inicjatywa też się pojawia po stronie prezydenta i po stronie miasta, że miejmy nadzieję, że ten cel osiągniemy. Gdyby nie doszło do ustalenia warunków i podmiot, który podjąłby się czy podejmuje się prowadzić kino w Suwałkach, nie domówił się z Plazą czy odwrotnie, wtedy wracamy do wariantu zastępczego, jakim jest kontakt, rozmowa i ustalenia pomiędzy podmiotem suwalskim działającym w Suwałkach, a podmiotem, który będzie te kina prowadził, i tak czy inaczej to kino w Suwałkach będzie. Pozostaje mieć nadzieję, że trójsalowe multikino będzie jednak w Plazie, bo centrum handlowo-rozrywkowe jest idealnym dla niego miejscem. Centrum zostanie oddane do użytku i mieszkańcy Suwałk będą mogli zacząć z niego korzystać już na wiosnę 2010 roku. Czyli w ciągu tego roku ta budowa ma się zakończyć. Tak pewnie się stanie. Zaczynało się od kłopotów z organizacją finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Suwałkach. Wynik jednak będzie nowym rekordem zebranych pieniędzy w naszym mieście. Sztab suwalski Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy organizował się z mozołem. Istniała realna obawa, że sztabu w naszym mieście nie będzie. Nie pozwoliły na to serca starych orkiestrantów i orkiestra wystartowała. Miało w ogóle nie być tej orkiestry. No ale tutaj pan Bogdan powiedział dla mojego taty, że jednak się odbywa, no i ludzie nie chcą w ogóle pracować. No i mój tata powiedział, że ja jednak się angażuję tutaj, Caritas, zbieranie jakichś pieniędzy na hospicjum w Suwałkach. No i pan Bogdan zaproponował, żebym została szefową sztabu. I nie przestraszyłaś się tego? W pewnym momencie mnie zatkało, nie wiedziałam co powiedzieć, ale się zgodziłam. Zadowolona jesteś, że to tak wyszło? Tak, jestem bardzo zadowolona i w następnym roku też chcę pomagać dla pana Owsiaka. Ten tajemniczy pan Bogdan to już od ponad 9 lat główny dobry duch suwalskich finałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Teraz także ruszył do działania. 17 finał w Suwałkach. Nie, my robimy dopiero 9. Trzy Marek robił. W sumie chyba w Suwałkach już jest 13 finał, doliczyliśmy się. Czyli najszczęśliwsza liczba. No myślę, że 13 nie jest pechowa. 13 jest normalną cyfrą. Jak dzisiaj, Boguś, dają ludzie coś? No sympatycznie. Słuchajcie, to jest zabawa. To nie jest ile kto wrzuci. My nie sprawdzamy, kto ile wrzuci. Na Kaczym Dołku rozpoczęliśmy wspaniałą zabawę. Kuli, kłady, ludzie się bawili, kolejki ogromne. A ile kto wrzuci, to nie jest ważne. Nawet jak nic nie wrzuci, to serduszko może dostać. To jest tylko zabawa. Ale zainteresowanie jest. Ale jest to taki zryw narodowy. To, co ludzie w tym dniu pokazują od siebie, to naprawdę jest nie do opisania. Zaczęło się od autentycznych zabaw na śniegu na Kaczym Dołku. Czegoż to tam nie było. Kulik za saniami z prawdziwym zaprzęgiem, skuter śnieżny, jazdy kładem. Był nawet marszobieg wokół Kaczego Dołka, któremu przewodniczył na starcie przewodniczący Rady Miejskiej Włodzimierz Marczewski, także wolontariusz orkiestry. Pieniążki do puszki zbierał rodzinnie. Małżonka rozdaje serduszka, bo ona ma dobre serce, a ja lubię trzymać kasę. Chociaż to nieprawda. Dzisiaj się sportowo pan ustawił, już jeden bieg. Tak, dzisiaj sportowo się ustawiłem. Teraz drugi bieg, doszedłem do wniosku, że czas najwyższy wziął się za sport. To stosowny wiek, jak się ma 63 lata. Ale dają też ci ludzie, wrzucają do puszki. No muszę powiedzieć, że różnie do tego podchodzą, ale generalnie ci, którzy są z małymi dziećmi, rzeczywiście wrzucają do tej puszki. Szczególne dzieci są takim motywem, prawda, do tego, żeby babcia albo dziadek, albo tatuś jednak wrzucił tą złotą złotóweczkę. Serc nam nie brakuje. Serc nam nie brakuje. Gorących serc. To najważniejsze w ten zimowy dzień. W Parku Konstytucji 3 Maja piękny pokaz dali łyżwiarze
figurowi Stoczniowca Gdańsk. A wokół parku biegano pod hasłem „W zdrowym ciele, zdrowy duch”. Trójka suwalskich prezydentów, także wolontariuszy orkiestry, biegała wspólnie z innymi. Kłopoty z nieszczelną puszką miał prezydent Józef Gajewski. Wyleciały, bo okazuje się, że nie, nieszczelna i jakieś, o jak wypadają, widać. Ale trochę tam jest. Ale papierki są. Sobie poradzimy. Biegał chory jeden z pierwszych organizatorów suwalskich finałów, Marek Zborowski-Wejchman, na co dzień dyrektor szkoły podstawowej nr 6. Zbieram, biegam mimo grypy, pewnie to odchoruję, bo to powinienem leżeć w łóżku. Ale nie można leżeć w łóżku, jak tyle się dzieje. Nazbierałem trochę. Myślę, że do wieczora jeszcze nazbieram. Zapraszam na wrzucanie, do wrzucania i z przyjemnością podzielę się serduszkami, których mam sporo. Chociaż już sporo ubyło, co? Słuchaj, tam jeszcze papierki są. To nie tak, że to tylko tak grucha troszeczkę. Trzeba. No nie można nie, nie można nie. Bardzo fajne, że po raz kolejny, jeżeli chodzi o Suwałki, to jestem w Suwałkach w orkiestrze od początku i nie mógłbym leżeć w domu i patrzeć w telewizorze, co się dzieje. Działo się mnóstwo. W hali ośrodka sportu i rekreacji były koncerty, punkty odbioru zebranych pieniędzy. Ze swoimi pokazami wystąpili policjanci oraz z bogatym repertuarem słuchacze Policjalnego Studium Medycznego. Udało nam się wykonać maskę telewizyjnego reportera. Była licytacja Złotego Serduszka, w której zdecydowanie rządził w tym roku Zbigniew Ślaski i jego Elektromil. Do puszek trafiały rekordowe sumy. Suwalscy rzemieślnicy i pracodawcy wpłacili 2800 zł. 1500 zł dali suwalscy kibice i piłkarze Wigier. Mali wolontariusze uzbierali do puszek rekordowe sumy. Blisko po 1000 zł zebrały dzieci do swych puszek. Beata Górska 804 zł i 43 grosze. Andrzej Twardowski 925 zł i 25 groszy. Łukasz Kalinko 935 zł i 23 grosze. W różnych miejscach rozdawano setki litrów gorącej żołnierskiej grochówki. Wszystko podsumowało o 20 wspaniałe i kolorowe światełko do nieba. Zabrakło z koncertami kilku artystów i telewizyjnych wejść na żywo. Następny finał już za niecały rok.